Damian Skorzyński przedstawia projekt XCOM Enemy Within na luzie pod tytułem Pierwszy mały zwiadowca. W rolach głównych wystąpili szeregowa Danuta Skarżyńska, Ewa Kopacz, Teresa Szołek oraz Jadwiga Szołek. Hej, witam was. Przeskoczył nam tutaj. Bo ostatnio widzieliście, że zeszliśmy statek, ale w czasie, kiedy wracaliśmy do bazy, skończyliśmy opracowywanie scope'a. Bardzo mnie to cieszy. Okej. To teraz może byśmy meld opracowali. Wciąż nie potrafię rozgryźć motywów, jakie kierują obcymi. Badają nas? Dlaczego porywają przypadkowe osoby? Czy weźmiemy ten scope, to jeszcze nie wiem. Którego jeszcze nie odkryliśmy. Na razie się zastanówmy, kto pójdzie na tą misję. 60, 80. No to tu już mamy potencjalnego ochotnika na tą misję. To będzie Jadwiga Wszołek. To będzie Jadwiga Wszołek. Jeszcze jednego trzeba znaleźć ochotnika na tą misję. No to jest dosyć ładnie. O, to jest nasz faworyt na razie. Dobra, to był nasz faworyt. Ma małą wolę, ale pójdzie. To będzie Teresa. Teresa. Szołek. Damy ci czerwoną zbroję, jak zawsze. No i gotowa jesteś. Jednego mamy tylko szturmowca doświadczonych żołnierzy. Może zaryzykuję sobie na jednego scope'a na tę misję. Apteczki nie będę brał. Wrak UFO. No dobra, jedziemy tam. Mieliśmy wziąć Jadwiga. A Jadwiga już jest na misji. To Teresę mieliśmy wziąć i... Aha, musimy sobie znaleźć jeszcze jednego żołnierza w takim razie. Ktoś tu miał jeszcze takie ładne... ...75... ...75, tutaj jeszcze miałem kogoś. To ten żołnierz tutaj pójdzie, to będzie... Ej, czekajcie. Aha, bo nam poginęło trochę żołnierzy, no tak. Dobra, weźmy polityków. Jak mają ginąć, to niech giną przynajmniej za nas. Ewa Kołacz. Ciekawe, czy to będzie support. Jakby był support, to by się fajnie składało, bo to była minister zdrowia. Będzie różowa, żeby ją było łatwiej trafić. O, jest różowa. Właśnie, jest cała różowa. Pani teraz obecnie marszałek. Scope'a dałbym może tutaj. Danusi dałbym scope'a. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł akurat. Ale ona ma shotguna, więc lepiej, żeby to miała troszkę wyższe celowanie. W ogóle jakie ma celowanie? 60, no to będzie 70 miała teraz. Okej. Okay. Jedziemy. Ciekawe, jak nam pójdzie ta misja. Powinno być 5 do 7 ufoków. Ale bardziej 5. Słuchajcie, następna operacja odbędzie się na terytorium Nigerii. Zdaje się, że obcy rozbili się na rzadko zaludnionym terenie. Mam nadzieję, że jeśli w pobliżu są jacyś cywile, będą trzymać się z daleka. Dobra, jedziemy w takim razie.
Gdzie jest Malt? Jesteśmy na północ od miejsca katastrofy. Uderzeniowy jeden, gotowy do ataku. Słyszę was głośno i wyraźnie, Wielkie Niebo. Będziemy monitorować te odczyty. Uderzeniowy jeden ma zgodę na zaatakowanie statku obcych. Nie widzę, czy widać już gdzieś jakiś Malt, tam widać jakieś samochody. No Maltu jak nie było, tak nie ma. Jakoś tam obcych też nie widzę. No to sprint tutaj. Ale nadal nic nie widzimy. Ale na pewno nie widzę tego Maldu nigdzie. O jest, tutaj już jeden widzę, kręci się. A drugiego nie widać. Jest tylko jakiś samochód. No dobrze. Ok, je bouge. Idźmy w tamtą stronę. Też nie mam snajpera z widokiem drużynowym, no bardzo mi tego brakuje. No ale nic nie zrobię. A, tam jest Mald, ja go widziałem już, więc... Stąd chodź, kogoś będę widział. Widzę ten Mald nadal, ale... Na razie nikogo koło niego nie widzę. Kurde, tam nie uczy, tam już statek. Nie, na razie tylko ten Mald, okej. Okay. Troszkę się boję sprintów robić. Tak jest, przechodzę na pozycję. No jadzie u nas bardzo często ginie szybko. To jest Danusia. Jedziemy z tym koksem. No, ryzykujemy. No dobra, na razie póki co cicho. No dobrze, no to jedziemy. Co same dziewczyny mam na tej misji? No tam są jakieś obcy. Słyszeliście coś? No idą od razu. Nawet nie czekają. Ale się ustawili pięknie. Tylko... A, są za daleko, żeby ich granatami stamtąd wykurzyć. No dobrze. No to jadę tu. Czy widzisz, widział któregoś? Widzisz ich, ale szanse są bardzo małe. No i kurde, brakuje jednej kratki, żeby tam do nich dorzucić. Niedobrze, po prostu niedobrze. Ty ich widzisz, ale to jest 1% tylko, więc nie za dobrze. Ruszam. No to się będziesz pewnie rozglądać na tej turze. Ty ich widzisz, 25%, no dobrze. To jest 30. Ale będziemy się na nich rozglądać i patrzeć, co oni będą wyrabiali. Blokując tym samym... O! Ale Jadwiga widzę, że ma ładny... ładnie może ich wycelować. I nawet jednego z nich była w stanie załatwić. Szkoda, że awansu nie dostała. No trudno. Czekamy, co zrobi tamten setoid. Czy się wycofa? Wycofał się, ale zareagowała. No i mamy załatwionego. A tam statek jest, widzę. O, i tam jest też Malt. Tak jest. Bierzemy ten Malt. Idziemy dalej. No dobrze. Schowajmy się tutaj za osłonę. To jest mała osłona, więc podejdźmy. Mam nadzieję, że tego nie wypaczymy nic. Okej, okay, nic nie wypaczyliśmy. Dobrze. Ewa podbiegnie. Nasze żółte dzioby, powiem wam, że się na razie dobrze spisują. Dobra, tu możemy zostać bez osłony, bo póki nie mamy nic zaktywowanego, raczej nie powinno być problemu. A, teraz już tego meldu nie słyszymy. Przedtem meld słyszeliśmy. O kurde, to jest troszkę otwarte. No niestety. Czy tutaj jest jakieś... Kurde, ale jak tam zaczniemy podbiegać... To
Obawiam się, że możemy zbudzić dowódcę. Więc w takim razie trzeba będzie iść. Już się za to biorę. Troszkę tak uważnie. Dobra, tutaj na razie nic nie ma. Stan już mogę go wypaczyć? No mogę. Mam nadzieję, że go nie wypaczę. Na szczęście go nie wypaczyłem. W takim razie dobiegnij do niej. Ty też. I kurde, jednak. Jednak. No właśnie, no to chyba stracimy kogoś tutaj. Mamy dwóch żołnierzy odkrytych całkowicie. No właśnie, chyba jeden z nich ginie. Ewa Kopacz. Nie! Dobrze. Nie, to Teresa zginęła. Tak, Teresa nie żyje. Danusia żyje, mogłaby nawet zrobić tam wycieczkę do niego. Tu jest za was spanikowana. Mm-hmm. 30%. No to Danusia, wiesz co, przebiegnij się tam. Wiem, że możemy się nadejść na kolejny tych dwóch sektoidów. Ale wolałbym, żebyś go załatwiła, żeby nam już bardziej nie bruździł. No dobra, to tutaj. Załatwko. Pokaż mu gdzie jego miejsce. O, fuck. Nie załatwiłaś go. Aleś szaniła. Ale na szczęście jest Jadwiga, która cię uratuje. Dobra, jest Jadwiga, która cię uratowała. No dobrze, straciliśmy Ewę Kopacz przez głupi błąd. No dobrze, teraz trzeba kontakt. O, fuck. No to wypaczyliśmy ostatnią grupkę sektoidów. Próbują mnie odskrzydlić. No dobrze. To się wycofajmy. Tutaj mam jakąś osłonę. Nie mam żadnej osłony, niestety. Tu jest osłona. Więc z nią schowamy. Czekamy, co ta dwójka zrobi tych sektoidów. Pewnie będą się łączyli umysłami. No i tak zrobili. Dobra, zbliża się. O, i się nadział na Overwatcha. To była jeżeli to była Jadwiga, to powiem wam, że słabo strzeliła na swoje 80%. O, fuck. Danusia oberwała. 46%. Ha, nie zajdę go, niestety. Mam granat. To ma źle. 40%. A jakbym tutaj gdzieś tak troszkę zwiększył ten kąt, na przykład tu. Nie będzie więcej? No nadal 40%. Jaki jest zasięg granatu? Czekajcie, to jest... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kratek musiałbym podejść. No nie no, no to tutaj jakbym podszedł, tylko kurwa nie będę miał osłony. To możliwe. A nie, a bo Teresa zginęła. Ewa jeszcze żyje, Kopacz. Może bym dorzucił. Cholera, dorzuciłbym, ale nie. Brakuje jednej kratki. On jest teraz odsłonięty? Tak, jest teraz odsłonięty. No jak. Więc możemy go spróbować dobić. No tak, ładnie.
wymyślaj ile masz. 86%. Czyli stąd by powinna być setka. Oj, widzisz tego drugiego nawet. 23%. Nie, no to pozbądźmy się na razie tego. Okej. A Jadzia niech się rozgląda. Czym co ten zrobi? Podchodzi, ale może nie trafi. No ładnie. Nie. Co ty zrobisz? Nie strzelaj! Uff, ale fuks. Dobra, mamy 3 tury, żeby go zabić. Strasznie mało czasu. No ale musimy próbować do niego strzelać. Och, jeszcze tylko 2 mu zostały. Jeszcze tylko 2 i 2 tury. Dobra, schodzi na dół. Będzie strzelał. Nie traf. Dobra, nie trafił. No to teraz musimy ryzykować. Wybiegać, żeby go tylko móc strzelić. 73. Jest, udało się. Kolejne zwycięstwo. Ej, znowu jedna osoba stracona. Te statystyki ma zaczynają wybijać. 3 misje, 3 konsekwentnie stracone, a meldy odzyskane. No dobra. Jest jakiś awans na szeregowców. Mamy snajpera drugiego. Jak ładnie. I to będzie nasz główny snajper, wam powiem. No i... Ewa została jednak naszym supportem, tak jak mówiłem wam. Dostępne badanie, broń laserowa. No dobra. To kawał czasu przed nami. No to dziękuję wam za tę misję. Na następnej misji już powinni nam przyjść żołnierze, o ile już nie przyszli. Aha, mam trochę mało nawet żołnierzy. 55, 75, 55, 60. No to Daniel, niepotrzebnie ci dałem te 2 medale, bo to Daniel chwilowo nie będzie z nami chodził. Będę wolał jednak Jadzie. Kurde, trzeba zrobić 2 rzeczy. Zatrudnić kolejnych kilku żołnierzy. Ale mam 15, to czemu tych... W koszarach jest aż 15 żołnierzy? Nie, 9. To gdzie jest ta cała resztka? No nie wiem. To satelitę zamówiłem. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie jest reszta. Instalacja. Tu kopnijmy. Dobra, zamówmy jeszcze 2 żołnierzy. Czas nie 2. Dlaczego to przyjdzie? Generator zasilania został uruchomiony. Przybyło nam tam trochę żołnierzy. Teraz zobaczymy, kto to przyszedł. 80. To mamy Wojtka Gryko. Wojtek Gryko. Choroba, nie pamiętam, jak ty chciałeś wyglądać. Po prostu nie mam zielonego pojęcia, nie pamiętam. Przepraszam cię za to, że nie pamiętam, jak wyglądać. Ja cię zrobię, Wojtek. Ja ci dam... czapeczkę. No tak. Powiedz mi, jak chciałeś Wojtek wyglądać. Sorry, że nie pamiętam. Ale mam już jednego żołnierza fajnego. 55, 60... Dobra, tu mam jeszcze jakiegoś żołnierza. To będzie Zyta Gilowska. Mieliśmy polityków wysyłać, to niech idą z nami. Zyta Gilowska. No i dobra, myślę, że będziemy mieli skład na swoją misję. Powinno to być uprowadzenia. Zgodnie z planem. Winda dostępowa uruchomiona. Kopanie zakończone. No. O, fajnie, opracowaliśmy meld. Ale nam podaje dużo rzeczy
mechy możemy robić. Ksenobiologia teraz. Spodziewałam się, że to będzie priorytet naszych badań, dowódco. No to robimy tą ksenobiologię. Zacznę przydzielać zasoby do tego projektu. No i dobrze. Teraz tak, instalacja. Laboratoria genetyczne czy cybernetyczne? No genetyczne. Zdecydowanie chyba na początek bym chciał. Okej. Tylko kasy już jest mało. No ale zobaczymy, jak to się tam dalej nam przyniesie los. No. Kinga wróciła do służby. Biologia? Jest, do prowadzenia. Na Hologlobusie śledzimy kilka zgłoszeń porwań. Ustalam współrzędne. Technicy. Kasa. O, i sierżant. I tu właśnie pojedziemy. Wiem, będziemy mieli spanikowanych już cztery kraje będziemy mieli spanikowane. I technicy by nam też bardzo się przydali, jednakże... Ja wolę piątego żołnierza mieć w drużynie, więc pojedziemy tutaj. Bardzo wysoki, ale to już jest kolejny odcinek, kolejna przygoda. Do usłyszenia w następnym odcinku.